Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na szybkie rozpakowanie, ale za to będzie to oglądać, ponieważ rozpakowuję pierwszy na moim kanale monitor od firmy BenQ. I to nie byle jaki model, a 24-calowy monitor przeznaczony dla graczy. Ceny tego monitora sprawdzicie oczywiście w opisie filmu jak zawsze. Najlepsze ceny tam są dla Was już sprawdzone przeze mnie, wystarczy kliknąć i wszystko wiecie. I przez najbliższe 2 tygodnie ten monitor będzie u mnie używany na co dzień do pracy, do montowania filmów oraz też oczywiście do grania. Przetestujemy go dokładnie i za kilkanaście dni będziecie mieli jego recenzję. Osobiście nie mogę się doczekać, ponieważ na ten model między innymi bardzo czekałem od BenQ. Dlatego śledźcie kanał, ponieważ niedługo powinna pojawić się też recenzja. A tymczasem przyjrzyjmy się mu bliżej, rozpakujmy go. Zaczynamy! Ok, moi drodzy, karton jest zmęczony wysyłkami, troszeczkę tu mamy pozasłanianych informacji, tak więc większość informacji będzie w recenzji, natomiast jest to jeden z tych fajnych gamingowych monitorów z fajną podstawką, z regulacją wysokości i z innymi fajnymi rzeczami, chociażby taki pilot jest do zarządzania. Warto wiedzieć, że jest to monitor o odświeżaniu 144 Hz i reakcji 1 milisekundy, oczywiście mamy tutaj wszystkie technologie BenQ, jak chociażby Flicker Free, Sensei, kompatybilność z Windowsami 8-10, a także gotowość do NVIDIA 3D Vision. Opakowanie mamy także zaznaczone, że w 2012 i 2011 roku ten monitor zdobył nagrody za design, czyli jest to już też jakaś wskazówka, że ma bardzo ciekawy wygląd. Tak więc już bez przedłużania zobaczmy go sobie. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, ponieważ już za kilka minut dosłownie ten monitor zastąpi mój monitor prywatny i rozpoczną się testy. A więc dzisiaj wieczorem już sobie przy jego pomocy pogram chociażby. Dobrze, zdejmujemy zabezpieczenia. Widzę już sam panel. Bardzo solidnie zabezpieczony, jak widzicie. No i z tego co widzę, jest to panel matowy, więc bardzo fajnie. Ramkę mamy również matową. Po boku tutaj mamy sterowanie sensorowe zapewne. Czujnik 3D Vision i jak go sobie odwrócimy, widzimy wejście na zasilanie. Tutaj mamy mini USB, prawdopodobnie jak dobrze widzę, wejście DisplayPort, analogowe VGA, cyfrowe DVI, dwa wejścia HDMI i tutaj podłączenie USB. I tu mamy także port USB 2.0 z tego co widzę. Tu zobaczcie po boku przydatne rzeczy, jeszcze dwa porty USB 2.0 oraz wejście na słuchawki, bardzo fajnie z lewej strony monitora. Więc wygodny dostęp. Rzućmy okiem, co tam jeszcze dobrego. I moi drodzy, w zestawie mamy przewód DVI, więc fajnie, cyfrowy. Oczywiście dzięki niemu możemy te 144 Hz wykorzystać. Tutaj mamy chyba jakiś pokrowiec na monitor. Ciekawa rzecz. Jeszcze raz powiem Wam, widzę coś takiego. Ale naprawdę fajnie, ponieważ jeśli go nie używamy przez kilka dni, można go sobie tym przykryć. Cóż tu jeszcze mamy? Przewód na podłączenie USB do monitora. Przewód zasilający. Zobaczcie, jest też taki pilot do zarządzania. Aha, dobra, już wiem po co jest to wejście mini USB właśnie do podłączenia tego pilota do monitora. Mamy tutaj taką rolkę, coś jak w myszce. Działa to też jako przycisk jak w myszce. I 4 przyciski do zarządzania. Jest to dość lekkie, natomiast ma jakieś antypoślizgi, więc może się będzie trzymało na miejscu. Ciekawe, czy jest też jakiś magnes, żeby to nam przylgnęło do tej podstawki. Następnie pierwsza część podstawy. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy tutaj przepust na porządkowanie okablowania, bardzo fajnie. Wieszak na słuchawki, też przydatna rzecz z tyłu monitora. Uchwyt do przenoszenia monitora, o solidny, metalowy, więc fajnie. No i to wszystko, jak widzicie, mamy regulowane. Nie wiem, czy ten model obraca się do pionu, czyli ma funkcję pivot, zobaczymy. Za chwilkę to sobie zmontujemy i jeszcze druga część. Czyli sama podstawka, bardzo fajnie, że matowa. Dość duża. I mamy system na jedną śrubę. Ok, przy okazji w styropianie ukryła się jeszcze jedna rzecz. Z tego co widzę, jest to przewód standardowy, analogowy VGA. Ja już osobiście takich nie używam, natomiast mamy w zestawie i taki cyfrowy.
I teraz jak się przyjrzycie, mamy wszystko tutaj fajnie opisane, ale spróbujemy sobie od razu zmontować też tą podstawę. Z tego co widzę, jest to bardzo proste. Mamy tutaj przycisk wywalniający i wystarczy tak włożyć to tutaj, to na dół, klika i już to się trzyma. Zobaczcie, jest już solidnie zmontowane. Jak chcemy wyjąć, naciskamy i wyjmujemy. Tak więc trzyma fajnie, a jak chcemy odblokować, też bez problemu. Super. I zostaje ostatnia rzecz, przykręcenie podstawki. Mamy też tutaj nacięcia lock, unlock, czyli prawdopodobnie tak musimy włożyć. Dobra, zablokowało się. Wystarczy skręcić. Mamy śrubeczkę bezobsługową, nie potrzeba do tego śrubokręta. Przykręcamy dość solidnie. Zabezpieczamy i gotowe. No dobra, pora na niego spojrzeć, jak już jest zmontowany. Tak więc oto on, moi drodzy, jak widzicie, uchwyt jest fajny do przenoszenia. Z tyłu mamy troszeczkę błyszczącego plastiku, ale z tyłu może on być jak najbardziej. Podstawa ma specyficzny kształt, a dzięki temu monitor jest bardzo stabilny, po prostu jak przyklejony. Bardzo fajnie. Od boku oczywiście te wejścia, które pokazywałem tutaj. Monitor na boki się chyba nie kręci, więc pivotu nie ma. Natomiast mamy regulację wysokości. No i na koniec dzisiejszego rozpakowania rzut oka na front monitora. Jesteście ciekawi testów, sprawdzajcie za kilkanaście dni. Powinien być test. Pamiętajcie, ceny sprawdźcie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć.